Kochani, zobaczcie, ludziom to już się całkiem w głowach poprzewracało, żeby całkiem dobry chrust wypieprzyć na ziemię. Ile to będzie? Ile to będzie? No tylu patyków miesięcznie to ja jeszcze nie miałam, tak więc bierzemy je ze sobą chyba. Poza tym, słuchajcie, no my czekamy na projekt mieszkań dla młodych. 12 lat nam się przyjeść, czy ocenić ją. Tak więc, słuchajcie, całkiem dobry chrust. Jeżeli macie jakiegoś leśniczego, to podeślijcie nam tutaj, bo nie wiemy, czy możemy go zabrać, bo to nie chyba no, rozmiarowo, nie? Będziemy się pytać, znalezione, nie kradzione, bierzemy tyle patyków. Darowane, przyszli tu ludzie i nam darowali po prostu. No, darowiznie, a jak się rozstrzyga darowiznę? Tak więc też jestem ciekawa, jak rozstrzygnąć tą darowiznę, słuchajcie. A poza tym tak się zastanawiałam, kiedy wejdzie projekt mieszkań dla młodych, no bo jak już można chrust zbierać z lasu, no to może szałasy będzie można wybudować, tak więc tak się właśnie zastanawiamy. Chciałam wam powiedzieć, że za niedługo zaczynamy relację. Tak więc, ale byliśmy świadkami właśnie tego, że ludziom to się już całkiem w głowach poprzewracało. Słuchajcie, żeby całkiem dobry chrust wyrzucić na ziemię. Daj mi telefon. Wyrzucić na ziemię. Kamera mi się oderwała. Oderwała, Boże. No nic mi się nie oderwało, ale no z wrażenia w drugą stronę się wygięła. Tak więc słuchajcie, całkiem dobry chrust. Z Andrzejem postanowiliśmy, że znalezione, nie kradzione, nie będziemy tego nigdzie zgłaszać, bierzemy ze sobą. No i co? I czekamy na projekt mieszkań dla młodych, nie? Tak więc Andrzej mówił, że ma doświadczenie w budowaniu szałasów. No a tak na poważnie, słuchajcie, kochani, na poważnie w tym świecie absurdów i w świecie tego, co ma nas zdobić. Bierzesz już? Bieraj ze sobą. Jesteśmy bogaci! Mają z nas pompę, nie? Ale dobra. Patrzę się. O, proszę, kto do nas przyszedł? Kto przyszedł? No, tam, przed nami. A, tam, no tak, tak, tak. No, prowokator. Tak, nie, prowodyr to się nazywa. Próbujemy zapłacić chrustem? No, tylu patyków to ja za tyle nie zatankuję, bo już tyle do baków nie zmieści patyków. Nie, ale ja myślę, że 3 patyki za litr. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, padł. Tak więc, co ja miałam powiedzieć? No i w związku z powyższym, obserwujcie nas już niebawem, za chwilę. No, zbierać piszą, zbierać. No, pewnie. Ja naprawdę nie toleruję takiego marnotrawstwa. Tak więc całuję was i do zobaczenia za chwilkę. Jest nas coraz więcej.